Słyszałam taki szczęk, blach i straszny huk. To dosłownie trwało sekundę. Jakby otworzyło kartkę w książce. Położyło jeden dach na drugi. Tutaj wiało, okropnie wiało. Teraz tak przyjadą ze straży pożarnej, że pomogą, że zrobią, no bo mówię, no samotnie człowiek bez sprzętu, no co by tutaj mógł zrobić? No nic by nie zrobił. Przykryją przynajmniej, no mają mieć opady deszczu, to tragedia straszna. Ponad 200 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy w ciągu ostatnich kilku godzin, usuwając zdarzenia spowodowane silnym podmuchem wiatru. Głównie dotyczyły te interwencje usuwania połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, ulicach, na chodnikach. Prawie połowa interwencji dotyczyła pomocy przy zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, zerwanych dachów z domów, z budynków gospodarczych, a także uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, elewacji, rynien. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy do Państwa o rozsądek, jeżeli docierają do nas informacje i zapowiedzi meteorologiczne informujące o tym, że będzie silny wiatr, zastosujmy się do tego. Jeżeli nie będziemy musieli wychodzić z domu, to zostajmy w domach. Jesteśmy tam najbezpieczniejsi. Jeżeli wyruszamy w podróż samochodem, pamiętajmy o tym, że wyjeżdżając z terenu osłoniętego na teren odkryty, możemy być narażeni na silny, boczny podmuch wiatru, który może spowodować utratę panowania nad pojazdem i doprowadzić do wypadku. Nie parkujmy też samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi, ponieważ te złamane mogą uszkodzić pojazd i komuś zrobić krzywdę.